Niszczenie materiałów wyborczych w Jaworznie nie ustaje. Sytuację komentuje poseł Wojciech Saługa. Brudna kampania. Myślę, że nie na tym to ma polegać, żeby niszczyć innych, żeby inni wygrywali, ale no każdy powinien mieć te szanse. To kosztuje czasu, trochę środków. Mamy prawo akurat tu wisieć i prowadzić tą kampanię, natomiast jakiś człowiek pod osłoną nocy z nożem tu prawdopodobnie, bo to nie pierwszy raz, niszczy mi ten baner z jednej, z drugiej strony. No nie na tym to powinno polegać i wszyscy powinni wyrażać głębokie oburzenie przeciwko temu, żeby niszczyć materiały wyborcze. Można być w końcu zwolennikiem jednej, jak i drugiej partii, ale materiałów wyborczych niszczyć się nie powinno. Ta retoryka, która się toczy centralnie, która się toczy warszawsko, takie emocje budzi wśród ludzi, że oni są przekonani, że czynią jakieś dobro, niszcząc materiały kogoś innego, przeciwnika, kogoś, z kim się prawdopodobnie nie zgadzają. Nie namawiamy do tego, a wręcz odwrotnie. Nie? Ja wszystkim tym, którzy mnie wieszają jakieś materiały, mówię, żeby nie wchodzić sobie w drogę, bo nie na tym to ma polegać, żeby niszczyć, a raczej, żeby coś budować. My się chcemy pozytywnie przedstawiać, kreować, a nie na zasadzie zniszcz przeciwnika, to tobie będzie lepiej. Nie o to chodzi. A myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, bo tu akurat jest jakiś wróg Platformy Obywatelskiej, ponieważ plakat kandydata do Senatu PiS-u wisi i bezpartyjnych samorządowców wisi, więc im nie przeszkadza sama retoryka wyborcza, tylko akurat myślę, że Koalicja Obywatelska była tutaj celem ataku. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z treścią artykułu 67 paragrafu 1 Kodeksu Wykroczeń, kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny. W praktyce chodzi o wszelkiego rodzaju zrywanie, cięcie, a nawet zamalowywanie czy domalowywanie elementów do plakatów i banerów wyborczych. Mandat za takie działanie może wynieść nawet 5000 zł. Jednakże w przypadku, gdy komitet wyborczy oszacuje, że straty poniesione przez zniszczenie plakatu lub baneru przekraczają 500 zł, to osoba, która dokonała aktu wandalizmu, może zostać skazana nawet na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.